Cześć, witam w najnowszym odcinku. Ej, Boczek! Ale ty nie grasz dzisiaj, dzisiaj są tylko psy. No ja wiem. I dlatego wbiłem się na intro, żeby chociaż się pokazać. W dzisiejszym odcinku, co mówią pudelki, a potem pytania i odpowiedzi. No, my się chyba nie znamy, co? Nie, debiucik. Gustaw Miłomi. Gustaw? Mój wujek tak miał na imię. Wspaniały czempion. Nie chcę nic mówić, ale więcej tego w domu nie było niż był. Ciągle zawołał. Co jest? Ja, to, tamto, siamto. Fajne to mieszkanko. Sam tu mieszkasz? Pewnie nie. Ile was tu jest? Ktoś ciekawy? Albo może ktoś kradnie, co? Gutek, kradniesz? Moja znajoma kradnie. Nie przyzna się, możesz ją ze smaczkiem w zębach złapać, a ona mówi, że to nie jej zęby. Wiem! Tobie od gadania tak się włosy kręcą. Haha, dobre. A propos gadania, moje kumpele jedno to tak gada, że nie uwierzysz, po prostu tak gada. A co ty tu masz? Zabawki? Zabawki? Nie jesteś za duży na zabawki? Zabawki... No nic, słuchaj, Ramen podobno ma pluszaka, z którym śpi. Nie uwierzysz, co to, no? Pluszowy kot. Nie mogę. Moja koleżanka wozi się w torebce swojej pani z Dogo Chanel i zachowuje się, jakby to była jej torebka. Gutku, a ty masz dziewczynę? Co? Bo wiesz, ja znam taką jedną, spodobałbyś się jej, jesteś w jej typie, tylko ona nałogowo kłamie, ale to nie jest chyba problem, co? A co masz za obroże? Bo wiesz, ja słyszałam, że niebieskie to robią jacyś amerykańscy naukowcy. Podobno ludzie ich nienawidzą. Z zazdrości oczywiście. No i taka niebieska to leczy choroby. Jak masz pchły na przykład. O, a wiesz, mój kuzyn raz wrócił z lasu ze spaceru i miał wszędzie kleszcze. No, inna znajoma raz miała pchły. Ja raz wróciłam do domu z żabą na plecach. A co ty? Paznokcie obgryzasz? Nie szkoda ci? Ja niedługo idę. Na paznokcie idę. Koleżanka mojej człowieczki ma psi salon piękności. Nie jest za dobra, dopiero się uczy. Ja sama tam nie chodzę. Kurde, tego mogłam nie mówić. Lubisz kopać dziury w ziemi? Co? No, dlatego takie zniszczone paznokcie masz, bo kopiesz dołki. A kto pod kim dołki kopie? Ten ma zniszczone paznokcie, chłopie. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, o kim ona gada, ja nie wiem, o czym ona gada, ale gada cały czas i ja nie mogę się stąd wydostać, więc proszę, przyślijcie pomoc. Jestem dokładnie... Wszystkie pudle są takie? Ogólnie pudle to psy myśliwskie, wiesz? Jak siedzę, to mi się nudzi. No i tak jak mi się nudzi, to tak gadam i nawijam cały czas, co nie? Nie też, żebym się, wiesz, tak obwąchiwała z byle kim i gadała, co to nie. Ja nie jestem jak ta Gabi, czy jakiej tam, tu Ramen, tu Pepper, ja nie wiem, co ona. Czyli jasna odpowiedź, jednoznaczna, jest nieosiągalna. No dobra. Nie no, ale karmę to masz najlepszą, najpsiejszą. Klasa. W końcu coś jej pasuje i nie marudzi. Powodzi się widzę, ale ta miska to żadnych dekoracji od Psarowskiego ani nic. Gdzie diamenty? Mój były dostał jakiegoś uczulenia i mu futro powypadało. Karma wraca. Ja wiedziałam. Karma? Nie taka karma. Pytanie do króla Boczka. Jaka jest twoja ulubiona karma? Czy pozdrowisz moją kotkę Afrodytę? Uwielbia ze mną was oglądać. Moja ulubiona karma to jest ta karma. Hej Afrodyto, to ja, twój Leonidas. Pytanie do Boczka. Skoro jesteś taki mądry, to jeśli znak, na którym jest napisane znak nie jest w użytku, to czy tak naprawdę jest w użytku, bo ktoś na nim coś napisał? O, jakie trudne pytanie, Artur. Ojeju. O, takie trudne, to ja chyba nawet nie dam rady odpowiedzieć. Ej, ale dasz radę tak naprawdę? Nie, no co ty, nie dam. No ale mówisz takim tonem, jakbyś tak naprawdę mógł. Udajesz, że wiesz, że udajesz, że nie wiesz. Ja muszę iść. Serio, ja spadam, bo mi się już czas kończy, wiecie. Pytanie do pięknego Gutka. Czemu tak długo musimy czekać na filmy? A, no bo... No Boczek, wiecie jak jest z Boczkiem. 2 tygodnie namawiamy go, żeby wystąpił. Występuje. No i znowu 2 tygodnie namawiamy go, żeby wystąpił. Pytanie do Gutka. Byłeś kiedyś za granicą? Tak, raz byłem w Piasecznie. Lubicie niebieski czy różowy? Ja lubię wszystkie smaki. A ja czarny. Mam nowego pieska i nazwałem go Boczek, bo w odcinku co mówią psy w Halloween powiedziałeś, że kto nazwie swojego psa Boczek, wygrywa pozdrowienia. Gdzie moje pozdrowienia? Hej, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. I co, warto się było tak wściekać? No, co? No i co? Ha. Pytanie do władcy Boczka. Jak to robisz? Ty, ej, tam, nie śmiać się. Czytaj, do roboty się weź, lektor. Pytanie do władcy Boczka. Jak to robisz, że jesteś taki gruby? Pozdrówcie mojego psa Pepera. Po pierwsze, ja nie jestem gruby, tylko dobrze zbudowany. A po... czekaj zaraz, twój pies to Pepper? Wow, nasz Pepper? To jest wiadomość z Japonii? Co tu się wydarzyło? Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.